z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: nie przeminie to pokolenie Aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto Słowo Pańskie. Słowa Chrystusa mają moc, mają moc bycia aktualnymi do dzisiaj. One nie przemijają nawet wieczności. Przemija nasz czas, przemija ta ziemia. My przemijamy. Pod koniec roku liturgicznego jesteśmy w takim czasie refleksji nad tym, co już przeminęło w naszym życiu. Co udało się zrealizować z Bożych Planów, a co zostało zaprzepaszczone. Coś przeminęło. Coś, co się wydarzyło. Nad tym już nie mamy żadnej władzy. W ogóle nad swoim życiem mamy taką władzę, że możemy je ofiarować Panu Bogu. Natomiast, kiedy próbujemy na własną rękę swoje życie modelować, kształtować, to najczęściej kończy się to naszym największym nieszczęściem. Sam Pan Jezus mówi, że przez różne trudne wydarzenia, tak powiedział do siostry Faustyny Kowalskiej, ścigam ludzi moim miłosierdziem. Kiedy Pan Jezus mówi o tych wydarzeniach, które wcześniej Poprzednich dniach słyszeliśmy w Ewangeliach o tych wszystkich kataglizmach, o wszystkich prześladowaniach, o wszystkich kryzysach, trudnościach. To może nam się wydawać, że to właśnie jest coś szczególnie trudnego, że Pan Bóg nas jakoś opuścił. Nie, Pan Bóg w tych wszystkich wydarzeniach udziela swojego ducha, nawet prześladowaniach. Dzisiaj na świecie każdego dnia gdzieś jedenastu. Chrześcijan oddaje życie za Chrystusa. Ale Pan Jezus mówi: Podnieście głowy i nabierzcie ducha, zbliża się Wasze odkupienie. Dzisiaj Pan Jezus mówi, żeby przypatrzyć się tym wydarzeniom tak, jak się przypatrujemy drzewom. Przypatrzcie się drzewu figowemu, figowcowi. W całym piśmie świętym, Starym i Nowym Testamencie jest aż siedemdziesiąt fragmentów. Tekstów poświęconych figowcom, fidze, a jeszcze osiem fragmentów y, takiej dziczałej fidze, czyli Sykomorze. I to drzewo jest szczególnie jakoś wybrane w Piśmie Świętym, dlatego że i Pan Jezus często mówił, że no właśnie, widziałem cię pod drzewem figowym. Kiedy Natanael był pod drzewem figowym, miał jakieś szczególne objawienie. Nazywano było to drzewo. Bożego objawienia, kiedy Adam i Ewa w raju zgrzeszyli, otrzymali liście figowe, żeby zasłonili swoją nagość. Figowiec też oznaczał naród wybrany. W Starym Testamencie porównywano naród wybrany do figowca i do winnej latorośli. Dzisiaj Pan Jezus, kiedy mówi o rozkwitaniu tego figowca, warto sobie uświadomić, że też jest taki przypadek, kiedy Pan Jezus wracał i chciał znaleźć na drzewie figowym jakiś owoc i nie znalazł. To go przeknął i powiedział: Już więcej nie będziesz przynosić owocu. Ale apostołowie zauważyli, że to nie był czas na figi, to była wiosna. To był czas na to, żeby były pąki. Pąki to znak, że niedługo będą owoce, jeżeli zaczyna coś się z tym drzewem dziać. Ale może tak być, że zamiast owoców są same tylko i wyłącznie liście. Liście figowe. Były znak grzechu pierworodnego. I taki figowiec przez gospodarza miał być wycięty. Ogrodnik powiedział: Pozostaw go jeszcze na rok, a jak po trzech latach nie przynosi owocu, no to możesz go wyciąć. I obkładanie nawozem powoduje, że ten właśnie figowiec staje się bardziej urodzajny, przynosi owoce. Naszymi nawozami mogą być te trudne sytuacje coś bardzo nieprzyjemnego coś co duchowo wręcz może być odrażające. Ale jeżeli w tym upokorzeniu przed Bogiem otrzymamy Bożą Moc, Bożą łaskę, to przyniesiemy owoce nawrócenia. Nieraz tak bywa, że człowiek zaczyna płakać nad swoim dotychczasowym życiem, nad swoimi grzechami i ma dar łez. Pozwala ten dar łez przyjąć taką moc i łaskę, żeby nie powracać do tych samych grzechów, żeby mieć do nich jakiś duchowy wstręt. To jest Boża Łaska. Samemu człowiek nie jest w stanie tego wyprosić. Dzisiaj Pan Jezus mówi, żeby przypatrzeć się tym wydarzeniom trudnym, które mieliśmy w życiu, czy osobiście, czy też patrząc na Kościół, patrząc na wydarzenia w świecie, na różne konflikty, wojny, od strony Pana Boga. Że one zapowiadają przyjście Pana Boga, przyjście z Jego władzą, mocą. I kiedy. Rzeczywiście, ktoś może się bardzo martwić, zaniepokoić tym wydarzeniami, które dzieją się, czy to w kościele, czy w świecie, czy w naszym osobistym życiu, to potrzeba takiego spojrzenia nie od dołu, od ziemi, jak czujemy się wtedy otoczeni tymi wszystkimi zagrożeniami. Nie, spojrzeć oczyma Jezusa na to wszystko. Zbliża się. Zbliża się to. Co się nazywa naszym szczęściem. I moi drodzy, Pan Jezus mówi też, że nie minie to pokolenie, zanim to się wszystko wypełni. I rzeczywiście, kiedy to Pan Jezus mówił, jego słuchacze później byli świadkami zburzenia świątyni w Jerozolimie. W roku 70 spełnimy się te słowa: że nie zostanie z tej świątyni kamień na kamieniu. I to jest też znak spełniania się słów Pana Jezusa. Również w pewnym sensie każde z nas, pokolenie, w jakiś sposób oczekuje na przyjście Pana. I Każdy z nas, w momencie śmierci, nasza świątynia, czyli ciało, będzie zburzone. Będzie pochowane w ziemi, rozpadnie się, ale niecali umieramy. Mamy duszę nieśmiertelną. I w dniu zmartwychwstania nasze ciała również zmartwychwstaną. I to jest. Y w porównaniu z tym światem, ten świat, który się rozpadnie, rozpadnie się nie tylko Ziemia, ale wszystkie gwiazdy, i powstanie nowa Ziemia, nowe niebo, i Pan Bóg powoła nas do wiecznej szczęśliwości, nowego życia. Jak to będzie wyglądać, nie wiemy, nie musimy wiedzieć. Natomiast Pismo Święte nie jest o tym, jak, jak to wszystko wyglądać będzie, tylko jak do tego dojść. Dlatego też na tę drogę do realizacji Bożych planów, do tego zbliżenia się do serca Pana Jezusa, by być też taką urodzajną figą, żeby też wydawać owoce nawrócenia, słodkie owoce, też pozwolić się tak jak owoce Sykomory naciąć, żeby wydawać tę Bożą słodycz, Boży zapach, który powoduje ciekawe, że nacięte owoce Sykomory. Nie tylko, że stają się dojrzałe, ale potrafią tak rosnąć, że powiększają swoją objętość dziesięciokrotnie. Tak są duże i smaczne wtedy owoce. Pozwalajmy się nacinać Słowem Bożym, bo Słowo Boże jest ostre jak miecz obosieczny. I pozwalajmy, abyśmy też Pan Bóg nas nawracał, zmieniał nasze życie abyśmy się umieli uczyć z tych wydarzeń naszego życia tak, jak tego Pan Jezus chce. I na tę drogę tej takiej Bożej nauki, odkrywania tego, co Bóg przygotował dla nas, żeby patrzeć z perspektywy Ewangelii, z perspektywy nieba, na to wszystko, co nas otacza, nie z perspektywy tylko tego, co widzimy w świecie, na przykład przez ideologię, ideologię walki, Zauważmy, że ideologia marksistowska, czy później ideologie neomarksistowskie zawsze patrzą na takie ścieranie się. Jest teza, antyteza, heglowska i potem ta walka, która powoduje syntezę. I teraz szukają ci zwolennicy jakby takiego nastawiania, jednych przeciwko drugim. Kiedyś byli proletariusze i posiadacze fabryk, czyli też... Bogaci ludzie i biedni. Później wprowadzono nastawienie przeciwko tym, którzy coś zakazują czyli powiedzmy, Kościół, niech wierni się uwolnią, ścierają z duchownymi. Albo na przykład nastawianie kobiet przeciwko mężczyznom, żeby właśnie kobiety się wyzwoliły, żeby były wyzwolone. Albo nastawianie młodych ludzi przeciwko starym, że młodzi chcą robić co chcą. Że zakazuje się zakazywać. Dzisiaj można mówić nawet, że nastawia się zwierzęta przeciwko ludziom, że zwierzę ma być nie, nie tylko takim małym bratem, ale ma być traktowane na sposób równy, ma otrzymać pewną wolność, pewne prawa. I w związku z tym trzeba karać ludzi, którzy będą te, takie zwierzęta, na przykład, zjadać. Na jakieś obiady, kolacje. Dzisiaj jest piątek, zachęcam, żeby jednak pościć, nie jest zwierząt, ale nie chodzi o to, żeby popaść w skrajności, czyli w ogóle, czy właśnie traktować to jako pewną ideologię. Zagraża nam dzisiaj w naszym świecie utrata racjonalności. Pan Jezus chce, żebyśmy trzymali się prawdy. To tylko prawda nas wyzwoli. A szczególną cechą, jak to mówił święty Tomasz Zakwinu, najważniejszym darem, który Pan, Jezu, Pan Bóg dał człowiekowi jako dar naturalny, to jest dar rozumu. Ten dar pozwala rozpoznać prawdę, odróżnić ją od kłamstwa. Również pozwala rozpoznać dobro, żeby też rozróżnić dobro prawdziwe od fałszywego dobra, czyli od zła. Moi drodzy, prosząc o tę moc. Mądrości, rozpoznawania znaków, znaków czasu, znaków, które dzieją się w naszym życiu czy, czy też dzieją się w kościele, żebyśmy czytając te znaki, nie popadali w jakieś skrajne uczucia, czy zniechęcenia, czy jakiejś wrogości, czy jakiejś, jakiegoś niepokoju, czy złości. Niech temu wszystkiemu towarzyszy Chrystusowy pokój, ale też czuwajmy. I módlby się, abyśmy nie ulegli pokusie, zniechęcenia, pokusie jakiegoś uciekania przed tym, co trudne, ale raczej brali ten codzienny krzyż i naśladowali Chrystusa, bo tylko przez krzyż idziemy do nieba. Przyjmij, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I duch święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze moi drodzy, chciałbym dodać, że ostatnie filmy, które były przeze mnie publikowane, były z poprzednich lat. W ostatnim czasie, jak widzicie, utraciłem taką zdolność mówienia gdzieś, jakiś jestem zmęczony, i jutro jedziemy na pielgrzymkę. Jeżeli ktoś będzie jutro w Gietrzwałdzie przed południem, to można się wspólnie z nami pomodlić. Będziemy się modlić w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Moi drodzy, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z Panem Bogiem.